Proszę powiedzieć troszeczkę o planowanym planie w stosunku do budynku szkoły nr 4, bo nie ukrywam, że jestem osobiście zainteresowana, bo mnie strasznie naciskają nauczyciele tej szkoły, co tam się będzie działo. Chcę bardzo, że tak powiem, pochwalić panią prezes w związku, bo naprawdę nam się dobrze współpracuje, pani od nas wymaga, my odpowiadamy na to, ale szanowni państwo, jak można, zaproponowano mi, żeby przyszedł na posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły nr 4, bo słyszeli, że szkoła będzie likwidowana. Czy no tam, czy coś, co się dzieje ze szkołą? Podjęliśmy uchwałę, w której jest zapisane, że w tym roku od 1 września szkoła podstawowa nr 4, przedszkole jako zespół szkolno-przedszkolny, w skład niego będzie wchodziło gimnazjum nr 2. Przez te dwa lata, do chwili, kiedy jeszcze będzie funkcjonowało gimnazjum i tu w tych dwóch budynkach. Napisane jest w uchwale, którą podjęliśmy. Z dnia 1 września 2019 roku szkoła podstawowa, zespół szkolno-przedszkolny, szkoła podstawowa nr 8, nr 4 będzie mieściła się w budynku gimnazjum nr 2. I teraz szanowni państwo, czyli tak. Jest parking, jest sala sportowa jedna, druga i piękny budynek spełniający wszelkie warunki. I teraz o co pytają nauczyciele? Bo ja właśnie nie wiem, bo chcą, żebym odpowiedział im, czy mam likwidować szkołę. No niestety, nie przychylę się do żadnej likwidacji szkoły, bo ja nie mam zamiaru tego likwidować. No, co oni chcą pytać? No, pytają, czy ja będę likwidował szkołę, jak ja wyraźnie powiedziałem, że szkoła podstawowa ośmioklasowa będzie w budynku tam. Ale kto pana o to pytał, że będzie likwidowana? Nie, no bo ktoś właśnie powiedział, żebym przyszedł i powiedział, będzie łączona z tego, co ja wiem, ma być połączona. Jest połączona. Ale z 1 września 2019 już gimnazjum nie ma, bo już tak, ostatnio opuszczą, więc będzie to szkoła podstawowa numer 4 i to jest duża szkoła i ona będzie. I to jest panu na plus, bo mu pan gimnazjum chciałby zlikwidować budynek i by nie było tak, że pan łączy. Dokładnie tak, szanowni państwo, 6 szkół jest dobra. 6 szkół było i 6 szkół podstawowych będzie. Wiadomo, reforma wprowadziła to. I teraz tak, budynki są nam, część jest zbędnych budynków, dlatego że jest niż demograficzny, bo jakby było dzieci tyle, co kiedyś, no to byśmy w dwóch budynkach szkołę podstawową mieli. No po prostu dzieci nie ma, więc nie ma potrzeby. No i teraz, czy nauczyciele będą zwolnieniami, czy nie? No nie będą, ale dlatego... No tak do końca to pani nie może tego obiecać, bo w 2019 się zacznie. Nie, bo obiecuję w ten sposób, że teraz na przykład będzie takie coś, że nie będzie 18 godzin, to 14 godzin. Jak ktoś pójdzie na emeryturę, no to będzie, no to uzupełni mu się godziny. Na pewno nauczyciel ma prawo mieć 18 godzin. Ale jak nie ma godzin, no to chyba lepiej mieć 14, 16, czy nie mieć wcale. Albo ktoś będzie miał 22, drugi ktoś będzie zwolniony. No, ale rzeczy, panie burmistrzu, ja pytam, bo pan sam nawiązał, co planujecie zrobić w tym budynku szkoły nr 4. Ja bym prosiła troszeczkę szerzej może. Nie, no mówię, tak? No, biblioteka multimedialna, takie ja to nazywam. A czy ta biblioteka z zamku będzie też przenoszona? Będzie przenoszona tu, bo tam ona się nie mieści. Jednocześnie nie będzie biblioteki na Chrobrego, gdzie wynajmujemy i płacimy pieniądze dodatkowe, to będzie tu, gdzie... I będzie film, będzie... Tak, wiecie, no, będzie takie coś, salki dla Centrum Kultury, że chcą malować, niech malują, chcą teatrzyk robić, niech mają teatrzyk, coś. I być może to kino jako też uzupełnienie multimedialne i jakieś... To rozumiem, że dostaniecie pewnie jakieś dofinansowanie z funduszy unijnych, bo... Można, bo są kulturę, co, to są dosyć duże. Oj, można. Takie są duże, bo ich sięgnąć się może. No. No, tak. Może i tak spróbujemy. Także szanowni państwo, problemów co nie miara i nie jest to lekko, ale klient płaci, klient wymaga. Płacicie, ja muszę pracować i chcę. Serdecznie dziękujemy panie burmistrzu. Dziękuję.